Zastanawiasz się, jaką drogą kroczyć? Czy pielgrzymka to coś dla ciebie? Choć mam wiele pytań, nie będę wróżyć z kart. My mówimy, wyrusz z nami i przekonaj się, że dokonałeś najlepszego wyboru. 385. Kaliska i 31. diecezjalna piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Już 9 sierpnia rozpoczyna wędrówkę do tronu Matki Królowej Polski. Wszystko zaczyna się w rodzinie. Taką myśl będziemy zgłębiać w tym roku. Każdy z nas ma swój dom, ma swoją rodzinę. Każdy z nas nosi doświadczenie rodzinne. Chcemy na pielgrzymim szlaku mówić o rodzinie, chcemy wskazywać na zagrożenia dotyczące rodziny, ale oprócz tego, że mówimy, to chcemy przede wszystkim modlić się mocno, wytrwale i głęboko za nasze rodziny. Grupy wyruszają z Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, Krotoszyna, Sycowa, Odolanowa, Jarocina, Pleszewa, Chełmc, Opatówka, Kępna, Koźmina Wielkopolskiego, Liskowa, Wojkowa, Brzeźna, Złoczewa i Giżyc. Do Częstochowy można pielgrzymować także na rowerach, w specjalnych grupach z Jarocina, Ostrowa i Grupie Akcji Katolickiej. Jak co roku Grupa Złota będzie pielgrzymować duchowo z Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Jeżeli jeszcze nie jesteś zdecydowany, serdecznie Cię zapraszamy, abyś przeżył rekolekcję w drodze. Szukaj informacji u księży przewodników grup pielgrzymkowych, a także na naszym Facebooku pielgrzymkowym, na stronie Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej, telewizji internetowej Dom Józefa. Do zobaczenia na pielgrzymim szlaku. Zapraszamy do śledzenia codziennych relacji i transmisji z trasy pielgrzymkowej w telewizji diecezjalnej Dom Józefa na naszej stronie internetowej www.domjozefa.tv i w naszych mediach społecznościowych. Wiara czyni cuda.